Dzień dobry. Na dzisiejszych zajęciach zaplanowałam przygotowanie Mikołaja, którymi możemy ozdobić choinkę, przykleić do prezentów, a zapewne będzie to świetna zabawa dla dzieci łącznie z Państwem. Pierwszy Mikołaj, taka głowa Mikołaja, większa. Potrzebujemy kwadratowej kartki papieru. Następnie składamy kartkę na chusteczkę. Rozkładamy. I wzdłuż przekątnej, wzdłuż linii środkowej zakładamy bazę lodu. Albo latawic. Jedna zakładka. I druga zakładka. Następnie składamy na połowę. Odwracamy. Robimy teraz zakładkę na czapkę, czyli podwójnie zakładamy. Wyciągamy dolną część. Odwracamy. I zakładamy troszeczkę też z tyłu. Taką zakładkę robimy z tyłu. Następnie odwracamy i zwężamy. Czyli zakładamy do tego momentu, gdzie jest tapeczka. Możemy to zrobić pod skosem. Tak, żeby na czapkę tu założyć delikatnie. Z jednej i z drugiej strony. Założyłam. Powiększyć. I mamy taką głowę. Następnie dorysowujemy Mikołajowi oczy. Dzieci bardzo lubią, jak coś mogą dorysować. Nosek, usta oczywiście. No i następnie zajmiemy się brodą. W tym celu musimy naciąć delikatnie kartkę dookoła. Można też wyokrąglić Mikołajowi buzię, brodę, ścinając ten rożek. No tu zostawimy taką, jaka jest. I nożyczkami podkręcamy ją sobie delikatnie. Zawijamy do góry. I mamy pięknego, uśmiechniętego Mikołaja. Następnie zrobimy takiego Mikołajka. Do tego potrzebujemy 3 kwadratowych karteczek. Takiej samej wielkości. Może weźmiemy czerwone.
I wszystkie trzy karteczki składamy tylko na chusteczkę. Jeden raz. Na razie. Z dwóch karteczek robimy tułów i nogi, wkładając jedna w drugą od tułeczka. Możemy sobie karteczki podkleić, żeby nam tu się nie rozjeżdżały. Później delikatnie smarujemy troszeczkę klejem. Z jednej i drugiej. Z tej karteczki zrobimy ręce. W tym celu równo to układamy sobie karteczkę i w taki oto sposób przykleimy. Więc też smarujemy kartkę klejem i układamy. Teraz zajmiemy się brodą Mikołaja. Do tego celu potrzebujemy kwadracik biały. Składamy go też na chusteczkę. Od góry zawijamy paseczek. I umieścimy brodę Mikołajowi. W ten sposób tu przykładamy i zaginamy ją do tyłu. Żeby nam się nie zsuwała, to z tyłu również przykleimy. Lubię to przytrzymać, żeby klej złapał. Następnie zaginamy rączki. Nogi. Możemy również zagiąć sobie czapeczkę. I mamy Mikołajka. Kolejny Mikołajek, czyli ten, również wykonujemy z kwadratowej kartki papieru. Do tego celu wezmę dwukolorową i po stronie kolorowej robimy zakładkę wzdłuż jednego boku. Gdzieś około 5, 6, 7 mm. I drugą podobnej szerokości. Odginamy górny róg do tyłu i obracamy. Następnie karteczkę składamy po połowie, ale nie prasujemy, żeby nie była widoczna linia. Zaznaczamy tylko tą linię. Tu mamy połowę, zaznaczam delikatnie linię. I teraz wzdłuż tej linii zakładam czapkę.
jedną stronę i drugą stronę. One mogą troszeczkę na siebie zachodzić, bo można sobie później wsunąć w paseczek. Mamy czapeczkę i następnie troszeczkę go zaokrąglimy, czyli te wierzchołki odegniemy do tyłu. No i oczywiście dół. I mamy buźkę Mikołaja, któremu również należy dorysować oczki. Nosek i buzię. I mamy pięknego Mikołajka. Tu jak więcej założymy, to ta czapeczka nie będzie nam wyskakiwała. Którego również możemy umieścić na choince. Kolejnym Mikołajem jest taki Mikołajek, którego jak założymy tu z tyłu, żeby nam nie odstawał, to możemy powiesić. Jak chcemy go postawić na stół, to ustawiamy w ten sposób i mamy dekorację stołu. I do tego celu znowu potrzebujemy karteczkę kwadratową, dwukolorową, może też białą stronę wezmę. Następnie składamy karteczkę na chusteczkę. Wzdłuż linii środkowej bada latawiec albo lody, jak kto woli. I składamy również na połowę. Tylko po drugiej stronie. O tak. Mamy złożenie na połowę. Następnie odwracamy, zakładamy ten biały trójkąt do góry. Tu odznaczamy ten trójkącik, następnie troszkę wyżej. Podnosimy, odznaczamy i tak jak żeśmy zaznaczyli, zawijamy trójkącik. Ten dół przenosimy do góry i po tej linii środkowej, tak jak mieliśmy tu założone, zwijamy sobie, składamy do góry. Następnie odwracamy i składamy boki równo do dolnej linii. Jeden, następnie drugi. I tak jak wcześniej już mówiłam, możemy sobie tu założyć jeden za drugi.
wtedy nam nie odstaje, możemy powiesić na choince. Tak, jeśli chcemy postawić, to rozkładamy i mamy oparcie. Oczywiście też należy Mikołajkowi dorysować oczy, bądź dokleić, wyciąć. Nosek, buzia. I mamy kolejnego Mikołajka na choinkę. Bądź na stół. I chciałam Państwu pokazać, jak się składa moduły w dalszej części na bombkę bądź łańcuch, bo można z tych modułów zrobić albo bombkę, albo łańcuch. Do tego celu potrzebujemy kwadratowy kartek papieru różnego koloru, bo złożymy sobie różnego koloru bombkę. Zaczynamy od żółtej. Składamy na książkę. Raz, drugi raz. Odwracamy, otwieramy i po przeciwnej stronie składamy na chusteczkę, na trójkąt. Jeden raz i drugi raz, czyli wyznaczamy dwie przekątne. Chwytamy za górę i ściągamy wszystko do środka, mamy bazę, podwójny trójkąt. Następnie te rogi, wszystkie wierzchołki będziemy składali do linii środkowej, ale wzdłuż podstawy, czyli prosto. Po jednej i po drugiej stronie. Musimy złożyć kilka takich modułów. I ostatni ruch, jaki wykonujemy, to wpychamy te rogi do środeczka. Odginam i po tych liniach, co złożyłam, wkładam do środka. Gniatam. Taki jeden modułek mamy przygotowany. Biorę sobie inny kolor kartki. I tak jak poprzednio, wkładamy na książkę. Jeszcze raz na książkę. Otwieram, obracam i po drugiej stronie dwa razy na chusteczkę, czyli wyznaczam przekątne. I składam na bazę trójkąt. Teraz wierzchołki wzdłuż podstawy do środka. I następnie chowamy do wewnątrz. Odginam i wciskam do wewnątrz.
zrobimy kilka modułów różnego koloru i zaraz będziemy sklejać. Wracam. Ściągam do środka. Zakładam brzegi. Dobrze jest zaprasować również te zakładki, bo jak zdążyliście Państwo zauważyć, to wtedy lepiej się wkłada do środka, wpycha. Kolejny kolor. Dzieci bardzo lubią robić wszelkiego rodzaju ozdoby na choinkę. Mogą sobie brokatem posypać, klejem brokatowym, żeby ten papier był ładniejszy. Prasujemy zakładeczki. I wpychamy je do środeczka. Jeszcze dwa kolory. Wykorzystamy jeszcze dwa. Możemy oczywiście zrobić jednokolorowy, więc kwestia gustu, wyboru. W origami wystarczy poznać kilka podstawowych złożeń i już można coś
wyczarować. Teraz chcemy złożyć na bombkę, to smarujemy delikatnie klejem i będziemy składać dzióbkami. Może to jeszcze troszeczkę dosmaruję. Nie muszę smarować całej powierzchni, wystarczy, że przesmaruję środek klejem. Czarny. Tylko przytrzymam, żeby się skleiło. Proszę popatrzeć, jak on się pięknie rozkłada. To za chwilkę skleimy i mamy piękną bombkę na choinkę. Możemy oczywiście dokładać te moduły. Ona może być cieśniejsza, mniej rozłożona, mocniej rozłożona. Smaruję tu klejem. Naciągam i sklejam.
tej strony tak wygląda, z tej strony tak się prezentuje. Z tych samych modułów możemy też złożyć łańcuch na choinkę. Ja tu już mam dwa przygotowane. Łańcuch kleimy odwrotnie. Czyli jak kleiliśmy dzióbkami, to kleimy odwrotnie. W ten sposób. Dołożymy jeszcze z dwa modułki. Zaczęłam od odwrotnie, w związku z powyższym muszę wrócić. Chusteczkę. Chusteczkę. Obracam. Książeczkę. Książeczkę. Ściągamy wszystko do środka i wyszła nam baza kwadrat. W związku z powyższym obracamy do góry i wychodzi nam baza podwójny trójkąt. Zakładamy rogi. Chowamy rogi do środka. I mamy kolejny moduł. My doklejamy z drugiej strony. Doklejamy do tych poprzednich. I tak jak mówiłam, odwrotnie niż w pompce. I w ten sposób. I łańcuch nam się będzie w ten sposób rozkładał, tak? Może jeszcze z jeden, czy z dwa dokleimy, żeby nasz łańcuch był bardziej widoczny. Czyli rozpoczynamy złożenie na książeczkę. Na książeczkę dwa razy. Obracam. I dwa razy na chusteczkę. Ściągamy. I składamy rogi do linii środkowej. Chowamy.
Jeden i od razu drugi złożymy. Moduł łatwy do zapamiętania. To dwa razy książka. I teraz dwa razy pustka. Ściągamy na trójkącik i zakładamy rogi. Wychamy do środeczka. I oczywiście doklejamy. Z każdym jednym modułem łańcuch się robi coraz dłuższe, więc dzieciom się coraz bardziej podoba. Nie tylko dzieciom. Można wybrać ładny papier i przepiękny łańcuch wykonać samodzielnie w domu. Proszę popatrzeć, ten dłuższy nam się chyba skleił troszkę właśnie, trzeba uważać, żeby nam się nie poskleił. Za mocno użyłam kleju. Czym dłuższy, tym ładniej wychodzi, tak? Tak wygląda z góry, z boku, na choince naprawdę pięknie się prezentuje. Także polecam przygotować z dziećmi takie świąteczne ozdoby. Dziękuję bardzo i zapraszam na kolejne warsztaty. Do widzenia.